traktory na badania. Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego wymagania dotyczące stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Zmiany dotyczą ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km na godzinę. W opublikowanym już w RCL uzasadnieniu do projektu czytamy, że stanowisko zewnętrzne będzie służyło nie tylko do pomiarów akustycznych, ale także do badań technicznych wymienionych pojazdów. Nowelizacja umożliwi przeprowadzenie badań technicznych ciągników oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów w życie ma być zwiększenie dostępności przeprowadzania badań technicznych. Po prostu właściciel ciągnika będzie mógł przyjechać na badanie techniczne do zwykłej stacji kontroli pojazdów, jeśli tylko swoim wyposażeniem będzie ona spełniała wymagania zdefiniowane w przepisach. Dotychczas właściciele ciągników rolniczych musieli jeździć na badania do okręgowych stacji kontroli pojazdów, często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania lub użytkowania. No i to jest chyba dobra zmiana, że nie będą musieli jeździć, pokonywać dużych odległości do tych okręgowych stacji, a korzystać z usług tych, które mają bliżej. No pamiętajmy, że są to pojazdy, które nie poruszają się z jakąś zawrotną prędkością, więc dojazd do stacji diagnostycznej oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów, to trzeba było zmarnować mnóstwo czasu. No i powrót jeszcze oczywiście, jasne, tak? Fajnie, że coś takiego wejdzie w życie, ale my powinniśmy też zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdów tych rolniczych i czy one w ogóle są rejestrowane. Bo niestety w dalszym ciągu, jeżeli ktoś nie dysponuje ciągnikiem, który kosztuje 1 000 000 zł, o który będzie dbał, tylko dysponuje starym Ursusem C360, to nawet tablicy rejestracyjnej tam nie znajdziemy. On jest głównie używany na polu, ale na to pole trzeba przejechać po drogach publicznych. Tu pojawia się problem. Policja miałaby naprawdę tutaj duże pole do popisu, jeżeli zbliży się ten okres, kiedy zaczną się już prace polowe, te ciągniki będą wyjeżdżały na drogę. Kwestia prędkości, z jakimi się te nowoczesne ciągniki poruszają, one niczym nie ustępują dzisiaj samochodom, które mają tam w granicach 60 koni, powiedzmy. Cinquecento, jakieś coś takiego, chociaż te są pancerne akurat, zły przykład podałem. Ale naprawdę, przemieszczają się z prędkościami sięgającymi 100 km na godzinę. Jeżeli chodzi o kwestię emitowanego hałasu, który ma bezpośredni wpływ na ekologię, każda stacja diagnostyczna dysponuje sonometrem i ona, na to również powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Bo niestety niektórzy, szczególnie tych starszych ciągników, zaniedbują tą kwestię i te decybele są znacznie przekroczone. A skoro już o tym mówię, to warto byłoby w ogóle zmienić przepisy dotyczące emisji spalin z pojazdów i emisji decybeli głośności. One są tak zawyżone, że nie opłaca się nawet prowadzić kontroli. No to jest właśnie tak, że często nawiązujemy do branży lotniczej, mówiąc o kulturze pracy, o rygorze dotyczącym badań technicznych i między innymi warto pewnie wzorować się na branży lotniczej, która wprowadziła ogromne ograniczenia dotyczące emisji hałasu w okolicach lotnisk, w okolicach miast.